Witajcie, drodzy widzowie. Kolejny miesiąc za nami. Kolejny przed nami. Kolejny, co to był za miesiąc, też przed nami. No i tak jak co miesiąc witają się z wami Piotr i Baba z Wąsem z kanału Jebać Stoner. W tym miesiącu, jak co miesiąc, odpowiemy sobie na pytanie, co to był za miesiąc. Piotr Zdziernik. Czy mógłbyś to zdjąć? Teraz lepiej? O, dużo lepiej. Dzięki. A więc zadajmy sobie pytanie, jak było? Cześć miśki, miśki. Co tam? Robimy wasze czytanko październikowe. Jak się okazało, w październiku na Śląsku nie ma już nic. Nie ma nawet Metalmanii. Wężycy! Legendarny festiwal z katowickiego... Fotka. Kat też tam będzie. Panie Piotrze, proszę się uspokoić. Z katowickiego... Panie Piotrze. Rzućmy może kostkę, niech się czymś zajmie. Wiadomo skąd. Metalmania przyniosła się na letnią scenę progresji. W Warszawie. Z tym problem. Dla niektórych. No z jednej strony rozumiemy posunięcie organizatorów, którym najzwyczajniej spodek się nie kalkuluje, patrząc na frekwencję dwóch reaktywowanych edycji. Z drugiej strony, jeśli całą swoją markę organizatorze budujesz na nostalgii... Myślisz, że ludzie jeszcze nostalgicznie tak podchodzą do trzeciej edycji? Myślisz, że dalej jest to tak nostalgiczny sam festiwal, nie? Sam festiwal, no a patrząc na line-up, to jest zdecydowanie do grupy to tak, 40+. To może trzeba Running Wild po prostu wrzucić do line-upu i wszyscy będą zadowoleni. I 16-latki i 50-latkowie. Jest to muzyka po prostu młodzieżowa. Jak już jesteśmy przy festiwalach, to w Łodzi też miał być taki jeden. Łódź Śląskiem Centralnej Polski. Centralny? A Łódź nie jest tam... bardziej follower? Ja? Nie, Piotrze. You're watching BBC Digital Active A-Level Fun Size and this is the Geography Zone! Miałeś okazję, żeby wykazać się swoją wiedzą geograficzną i niestety sromotna klęska. No to akurat tak samo jak w przypadku festiwalu Dark Rapture, który po bardzo spektakularnym cyrku się nie odbył. Miały zagrać takie zespoły jak Mortis, Slaughter Natives, tak jeden zespół z dziwną łacińską nazwą i inne. W każdym razie no nie odbył się, bo zawinił organizator, klub, to znaczy organizator chciał zaszantażować ludzi, że jeśli nie kupią wystarczającej ilości biletów, to festiwal się nie odbędzie. Potem pojawił się tajemniczy Damien Carter, który zasponsorował 80 wejściówek, a potem i tak to wszystko się rozjebało. Po prostu brak wiedzy na temat tego, jak zorganizować odpowiednio takie wydarzenie? Trudno powiedzieć, czy klub nie podołał, czy organizator. Chyba możemy profilaktycznie założyć, że... Wszyscy. Ty też. Ale koniec końców Mortis jednak zagrał koncert w Łodzi. Super, fajnie, ekstra. Fajnie. To tyle z tej fajności? Tyle, bo teraz cringe alert. Happy Halloween! Patrz jak słodko śpi. Jak aniołek. Wracamy do was, drodzy widzowie, po przerwie. Dla polskiego przemysłu muzycznego nastały smutne czasy. O problemach polskich muzyków z zarobkami mówiło się już od jakiegoś czasu, jednak dopiero niedawne wydarzenia ukazały pełną skalę dramatu. Zespół Big Cyt stanął na krawędzi. Niestety nie jesteśmy pewni, czego jest to krawędź. Tak czy inaczej, okazało się, że polski rynek muzyczny jest na tyle trudny, że 4 dorosłe osoby, w tym jeden celebryta, nie są w stanie sfinansować nawet skomponowania i nagrania piosenki. Jakie są tego powody, możemy się tylko domyślać. Aby zebrać pieniądze na życzony utwór, muzycy posuwali się do różnych rzeczy, do jakich nawet nie chcemy myśleć. Inne anonimowe źródła donoszą nam z kolei, że Krzysztof S***, wokalista zespołu, widziany był w parku łazienkowskim, jak na czworaka opętany amokiem gonił kaczki oraz próbował zaczepiać przypadkowych przychodniów. Z kolei Jacek Jędrzej zaciągnąć miał się do Legii Cudzoziemskiej, podlegające pod francuskie Ministerstwo Fantazji i Wyobraźni, aby desperacką walkę o byt połączyć z walką z nazistami.
Raniony w nogę podczas operacji Hałas powrócił do kraju. Żyje w nędzy i niestety zrezygnować musiał z muzyki. Ale tę dramatyczną sytuację na szczęście możemy razem wspólnie zmienić. Wspólnie możemy przywrócić demokrację. Dla Polski. I ciepłą wodę w kranie. Dla zespołu Big Cyc. Razem, ramię w ramię, ja i ty możemy uratować polską muzykę. Wystarczy, że wpłacisz 10 tysięcy złotych na konto 0700148821376665 10 15 i ruszysz z nami do boju o polską kulturę. Miałem zaledwie 9 lat. Kochałem zespół Big Cyc. Miałem ich wszystkie płyty i koszulki. Modlę się do Krzysztofa Skiby co noc, zanim położę się spać. Jak zapewne wiecie, zarówno ja i Michał jesteśmy wielkimi fanami nie tylko metalu, ale także reportaży. Nie byle jakich reportaży. Chodzi nam o konkretny zakres czasowy, mianowicie sierpień 1993 roku, Norwegia. Nie wiem czemu, po prostu tak wyszło. O, takie dziwne hobby, niszowe zainteresowanie. Lubimy niszowe zainteresowania, niszowe hobby, a to jest jedno z nich. Lubimy się też nimi dzielić i tak. Zaznaczamy, że absolutnie nie ma to nic wspólnego z żadnym dziwnym wydarzeniem. Po prostu lubimy tamten okres. No wiadomo, to był okres, w którym słońce znajdowało się w wyjątkowym punkcie akurat nad Norwegią. Przyczyniło się do powstania wielu, wielu ciekawych obrazów, reportaży. Tak, korzystne światło, korzystne. Przynajmniej dla niektórych. Dla dokumentalistów, reporterów to było dobre światło. Tak, dla nich tak. Mhm. Korzystając z okazji, z tego, że jak wiecie, lubimy się dzielić tym, co lubimy, chcieliśmy wam zaprezentować jeden z tych materiałów, do tej pory znajdujący się jedynie w archiwach małej, lokalnej norweskiej stacji telewizyjnej. Oto on. Proszę, klip. De har blivit stående så uforklarlige, eller uidentifiserbare flygende objekt. Det gjelder også her til lands, og i dokumentaren så kommer nå å stille en spørsmål om UFO og finnes her i Norge. I lysleipa på en skytur, tre stykker av oss. Og plutselig så får vi en lysende gjenstand sør i dalen på vestsiden av Hersa. Den ligger under horisonten, ca. 1-2 kilometer unna oss. Klokka 23, jeg og svogermen var ute og fisket. Svogermen, han tok meg plutselig. Og det gjøres med veldig... Jeg så da i retningen som han pekte og... La merke til et gråsvart, ellipseformet objekt bikk fra side til side før objektet plutselig... Omtrent samtidig registrerer flere fartøyer merkelige lys, og uavhengig av hverandre... Når jeg og et par stykker til kom på besøk, så... Og, den bevegte seg faktisk ikke i rett linjer, men i svagt duvende bevegelser. Så kom det fram på filmen rektangulære objekter med to store lys bak og to små foran på undersiden. Społeczeństwo norweskie w roku 93 było szczególnie woke. Woke, tak, no, woke. Nastroje społeczne. To są ważne rzeczy. Zaangażowanie okazywali przypadkowi ludzie. Następny klip. Största helikopter här och det man såg inte ett märke att på. Mange lurer på hvordan det norske forsvaret stiller seg til UFO-meldingene. Jeg har hørt sånn pipe summing da, ganske sterkt på slutten. Vi kom rundt svingen her, da så vi jo bare at det lyste opp inn i skauen her da. Ja, men hva tror du dette er? Det har jeg ikke noe for mening om, hva det kan være, men håper at teknikken og forskningen viser til slutt at det er litt mer mellom himmel og jord enn vi vet om. Zwróciłeś uwagę, to szczególne zatroskanie o przestrzeń powietrzną Norwegią. Tak. No, na szczęście, jak to bywa w podobnych, dramatycznych, ciekawych sytuacjach, siły porządkowe nie pozostały obojętne. Na szczęście. Następny klip. En av politidistriktets toppledere forteller om det som skjedde her nyttårsaften 2006.
Nok en kvinne ble utsatt for et grovt seksuelt overfall. Det vi vet at det en ung kvinne på 20 år som kommer gående oppover her. Hun godt kledd og ifølge overvåkningskamera og senere undersøkelser helt edru. Hun på vei i retning Bopel. Det både traumatiserte menn og kulturrelaterte handlinger, slik vi ser det. Vi ser at flere av de har et kvinnesyn som tilsier at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinner. I co ciekawe, swoim zdaniem podzielili się pewni mniej lub bardziej znani w naszym kraju ludzie, celebryci, persony, osobowości telewizyjne, zbrodniarze wojenni. Oto klip. På avtrykket når det var satt ned, det var en cirka 40 centimeter. Og det spesielle her gjorde seg at det ble trykt ned i terrenget inntil 10 centimeter faktisk. Så man mener, de som var her og så på dette i ettertid, de mente jo at det måtte være allerede laget. Den måler rett. Radiosignaler beveger seg. Og har i denne perioden gransket cirka 20 UFO-saker. Absolutt alvorlig. Og det ganske viktig at vi prøver å finne svar på de spørsmålene som stilles, og gjøre en objektiv jobb på dette her, og gi tilbakemelding til den personen som rapporterte det inn til oss. To już chyba wszystko. Dziękujemy, że z nami zostaliście. Lubimy się z wami dzielić tym, co lubimy, bo lubimy. Piotrek słodko śpi. Jak anioły. Chyba dlatego, że nie obudziliśmy go pewnym imieniem. Chodzi ci o Roman? Cześć, tutaj Piotr Luczyk ze spółkacji. Aby tylko nie znalazł. Włączył. No dobra, chłopaki, będzie tego. Różne rzeczy mogę wam wybaczyć, ale mogliście nie wspominać o poprzednim wokaliście mojego zespołu. Blokuję wam odcinek. No, ale moment, no, panie Piotrze. Właśnie mieliśmy wyświetlać ten, no, długo oczekiwany przegląd polskiej sceny Black Death. I narka! Przecież, panie Piotrze, nawet nie wykorzystaliśmy żadnych fragmentów pana muzyki. Żadnych. Pana. Ja słyszałem. No, ale to nawet nie jest ten kat. Każdy kat jest mój. I told my sons, sometimes the bad guys win.